prostu nie do przyjęcia. No może poczekaj, może ten adwokat coś poradzi. Kiedy ma być decyzja? Za parę tygodni, a przez ten czas dzieci mają być u Anity. Co? Tak. To jest, wiesz co, to jest jakieś... Ja nie rozumiem, jak może tak temu, bo tak się wszystko skończyć, że po tym wszystkim, co ona wywijała, oni nie wyciągnęli żadnych konsekwencji. Nie mogę jej nic zarzucić. To jest dla mnie niezrozumiałe. To jest nienormalne. No zgadza się, dokładnie. Pani Górska nie pomagała panu Szynolowi podczas ucieczki. Dlatego też nie zostały wyciągnięte żadne konsekwencje prawne w stosunku do jej osoby. Sytuacja nie została potoczona, że myśl o tym, że będę mógł wybierać dzieci tylko raz na jakiś czas, była dla mnie przerażająca. Tym bardziej, że nie wiedziałem, czy wybierać na walkę. Nagle pogodziłem się za nim tam dzieci, a do tego jeszcze byłem świadomy tego, że mój synek się rozpadł. A odzywała się chociaż jak człowiek? A przez tak stwierdziła, że nie będziemy mieć żadnego kontaktu, jak będzie lepiej dla nas. Po prostu mam mnie w dupie, w ogóle nic nie jest. Ja też nie chcę w ogóle jej znać, ani nic słyszeć. Czyli dzieci nie zobaczysz? Najgorsze było to, że nie mogłem spotkać się z dziećmi. To był dla mnie naprawdę trudny okres. Nie dość, że starałem się za nią, to jeszcze do tego mógł być. A ten jej facet wiemy, to co ma teraz? Wiesz co, w ogóle mnie to nie interesuje, wiesz? Moim zdaniem niech sobie robią, co chcą, w ogóle nie chcę o nich słyszeć, a poza tym ten koleś się tak szybko spierdolnie wyjdzie, bo jest zwykłym zastrzeżeniem. A co zrobisz na szkole? Nie wiem.